uważam za otwarty. Ten konkurs to bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny pomysł i mam nadzieję, że za rok będzie równie super niż w tym roku. Jarmark Doberski ma już swoją markę i jest to taka niezwykle klimatyczna impreza i staramy się, aby rokrocznie ona miała inny wymiar, inny charakter. Jest osoba już wygrana, która wygrała ten mistrzostwa soku bezglutenowego, który ja szczerze chyba bym nie zdzierżył niestety, ale jest ta osoba. Seweryn Wrzesień woła swoją dziewczynę. Dziewczyna czy mama? To jest pytanie. Jak ma na imię? Dorota. Dorota! Dorota, dziewczyna Seweryna.
Ola, przekonaj ich do siebie. 3, 2, 1, go! Shake that thing, miss. Can I gonna shake that thing, miss? Can I gonna shake that thing, miss? Jeszcze panu się jak najbardziej podoba. Panie, publiczność mega, bardzo nam się tutaj spodobało, jesteśmy po prostu w szoku od tych ludzi, bo naprawdę mają taki uśmiech, szczerzy te oczy i bardzo się cieszyli, kiedy nas zobaczyli, kiedy my występowali, śpiewali dla nich i oni byli po prostu taki, o, takie oczy mieli, no dziękujemy im za to.
jarmarkiem pracuje 10 osób. To jest taka ścisła ekipa, która ma swoje zadania, która musi się z nimi zmierzyć i każdy wie, co do niego należy. Ten schemat wypracowywaliśmy sobie przez kilka lat i dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że jest nam to o wiele łatwiej i prościej zorganizować, jeżeli chodzi o stronę techniczną i logistyczną. Już bardzo oficjalnie. Godzina 12:15. Czyli praktycznie początek wieczoru, gdy ktoś zdarzył się widać DJ Michael. Cześć! Miejmy nadzieję, że dobra jest przygotowana naprawdę na totalne zakończenie tej imprezy z wielkim przytupem. Widziałem, jak się bawicie wcześniej, te nagrody, zabawa, muzyka, tralalala, wszystko było fajne, piękne, ale w tym momencie naprawdę mamy egzamin dojrzałości. Witam się z wami niżej Majko. Kochani, przeszyjmy kilka naprawdę dobrych, wakacyjnych, klubowych momentów. Może to nie jest Las Vegas, ale po co nam Las Vegas? Na Jarmarku Doberskim zaistniała nowa dyscyplina sportowa. Zorganizowaliśmy pierwsze regionalne mistrzostwa w ulicznej piłce nożnej. Troszkę się baliśmy tego wyzwania, ale okazało się, że niepotrzebnie. Chętnych było bardzo wielu, zmagania niezwykle interesujące, przyciągnęły rzesze wiernych takich kibiców tej dyscypliny sportu i było całkiem fajnie. Myślę, że na przyszły rok, kiedy będą drugie już regionalne mistrzostwa, będzie drużyn jeszcze więcej. Moim mottem życiowym są słowa. Stwórca obdarował mnie cząstką siebie. Nie prostotą ciosu, lecz głębią duszy chwalę jego dar. Teraz pan pracuje nad projektem? To jest rycerz.
Ja to mówię na to rycerz pokojowy, ponieważ chodzi o... nie mamy wojny, tak? Więc niech on będzie pokojowy, z tarczą, na której będzie umieszczony herb dobry. Więc przy pomocy piły no, pracowałbym powiedzmy 2 tygodnie. W tej chwili wiem, że mi to zajmie około miesiąca. Nowością w naszym jarmarku stała się ulica dobrego smaku i dobrej kultury, bo tam prezentowane były stoiska twórców ludowych z naszego terenu, z naszej gminy w szczególności, oraz stoiska ze Sołec z naszej gminy oraz galerie twórców ludowych. Więc było co obejrzeć i co zobaczyć, naprawdę godne uwagi, polecenia, bo muszę powiedzieć, że za każdym razem odkrywamy naszych twórców, naszych rodzimych artystów, o których tak naprawdę nie wiedzieliśmy do samego końca. I to jest niezwykle cenne, że oni też otwierają się i chcą sprezentować swoje prace, swój dorobek artystyczny, mówiąc, że nie, to jest nic takiego, a tak naprawdę to jest niesłychanie coś wielkiego. Dziękuję. Proszę, klatka piersiowa przodem. Dziękuję. Proszę, klatka piersiowa bokiem. Proszę, triceps bokiem. Dziękuję. Proszę, mięśnie brzucha i ud. Dziękuję. Brawa, brawa, brawa!
no to powiedz ci teraz całą prawdę. Gdzież mam wszystkie wartości? Tylko kasa się liczy, rozumiesz? Dukaty i talary, no. No i co się tak głupio gapisz, ty? Ośle. Mistrzu? Mistrzu? Brat Maltański ze Szczecina jest współorganizatorem, a ogólnie organizatorem sceny średniowiecznej już od kilku lat, bodajże od 2004 roku. Przyjeżdżając na jarmark doberski, co chcecie najbardziej przybliżyć publiczności, która się tutaj zgromadziła? Przede wszystkim odtwarzając wieki średnie, przybliżamy historię. Stawiamy przede wszystkim na młodych ludzi, którzy nie mogą się jeszcze odnaleźć na przykład po gimnazjum, tutaj w czasie na przykład studiów. Ściągamy takich ludzi i ci, którzy naprawdę chcą i czują ten klimat, wstępują do nas i odtwarzają również z nami. Jest to hobby, ale także jest to też sposób na życie. Jesteśmy również przyjaciółmi tak między sobą, zrzeszamy bardzo dużo ludzi, nie tylko my jako bractwo, ale także z innymi bractwami jesteśmy zżyci. Także to jest dobry sposób na spędzenie jakiejś wolnej chwili. No i oczywiście jednak poczucie tego klimatu. Czy każdy człowiek może dołączyć do Państwa bractwa? Oczywiście. Jeśli tylko poczuje ten klimat, jeżeli będzie się dobrze sprawował, po takiej rekrutacji, jeżeli on dobrze przejdzie, wstępuje do nas jako nowicjusz. A rekrutacja na jakich zasadach wygląda? Trzeba po prostu chcieć. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, odtwarzającą wieki średnie, dokładnie wiek XIII, bojowy i cywilny, oraz jeszcze dodatkowo odtwarzamy tańce XV-wieczne, dworskie. Miasta Szczecin, pierwszej połowy XV wieku. Ja już się ogólnie w to bawię 7 lat, a nasz wyjazd do Dobrej to jest nasza flagowa impreza, którą organizujemy. I w tym roku akurat padło na mnie, żeby przyszykować kulinaria, bo o tym tutaj mówimy. Więc jedną z rzeczy, które na przykład przygotowałem, to jest tutaj na przykład paszec ciecierzycy. Jest to zmielona cieciorka, bądź ciecierzyca, zależy kto jak to nazywa, z czosnkiem, szczypiorkiem, pietruszką, pasternakiem, marchewką. Jest to bardzo pożywne i zdrowe. Jest to jedno z warzyw strączkowych najstarszych znanych przez cywilizację. Tutaj, dość niepozornego, to są cukierki tak zwane wielkiego mistrza. Jest to połączenie miodu, cukru i różnych przypraw korzennych. Tutaj został nam jeszcze dżem z cebuli. Tak, na słodko. Również bardzo dobry na podpłomyki nakładaliśmy. Tutaj mieliśmy palenisko i grzeliśmy sobie podpłomyki. Kolejna ciekawa rzecz, słodka i zarazem bardzo intensywna. Tutaj nikt nie zgadnie, jak to zje. Jest to chrzan kandyzowany. Cukierki z chrzanu. I kolejna bardzo pożywna i zdrowa rzecz, czyli kasza jaglana połączona właśnie razem z miodem i różnymi bakaliami. Tutaj widać, że trochę jest migdału, słonecznika, orzeszka, rodzynka, może jeszcze daktyla, bo my odtwarzamy obszar krucjat Ziemi Świętej. No i takie bardzo pożywne i zdrowe tutaj mamy jedzenie. To z dżemem z cebuli można właśnie sobie tutaj nałożyć trochę. I wiesz, bardzo smacznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam niezmierną przyjemność powitać po raz czwarty obecnego niezwykłego mistrza Witrejo Zabrani Zabrani. Niech zwycięży najlepszy i niech tak się stanie. Uwaga! Start! Proszę.
Państwa, zobaczcie, co on wyprawia. Zobaczcie, co on wyprawia. Co on wyprawia. Już prawie pół kiełbasy nie ma. Jak on to robi, nie wiem, proszę Państwa. Równe kawałki. Aż nie mogę na to patrzeć. Z tej strony chyba lepiej widać. Proszę Państwa, co się dzieje? Jak tutaj kapie obecny Europie, pan Bogusław Tabor wyszedł na prowadzenie. On już prawie nie ma pół kiełbasy. Większe pół kiełbasy niż nie ma. Proszę Państwa, co ten facet wyprawia? Ja nie wiem, gdzie on tą kiełbasę nakazuje. Masakra. Mówiłem, kiełbasa krakowska, kiełbasa podwawelska, ale najbardziej smakuje mu kiełbasa doberska. Pani burmistrz, czy pani to widzi? Widzę. No właśnie, drugi kawałek. Jedziemy dalej, bawimy się, bawimy. Proszę Państwa, to już chyba będzie w końcu meczu. To już będzie dobro. Po raz kolejny, proszę Państwa, on już nie ma kiełbasy w swoich dłoniach. I proszę bardzo, szanowni Państwo, główny sponsor mistrzostw Europy, jedzenie o kiełbasy. Żywiecka? Smaczna. Smaczna. Proszę Państwa. Nie ukrywam, że gramy dosyć specyficzną muzykę i nie zawsze trafiamy w gusta, no bo nie ukrywam, jesteśmy rockowymi chłopcami, którzy lubią te cięższe dźwięki. Na szczęście dobrze się składa, że dobra, tak, dobra i podejrzewam, że kilku mieszkańców z okolic też mają te same upodobania co my i co najważniejsze, wiek nie ma znaczenia. Młodsi, starsi, nieważne, ręce w górę, zdzierają swoje garby razem ze mną, także to jest piękna sprawa. Dziś nas naj pochłonie wszystko wieczny mrok. Ściekłe psy, pasury i kły, zerwane maski za późno nocy. Wasze dni pora policzyć już. Pusty tron, zamknięty schron, na środku ulicy palić chcę on świat, tak się szybałowałem. Wiecie to raz, 3, 2, 1, go. Mało wart, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jak pan będzie wspominał czas spędzony tutaj w Dobrej na Jarmarku Doberskim? Gorąco. Nie ukrywam, że chyba nigdy w życiu się tak nie zgrzałem na koncercie.
ale to dzięki atmosferze, jaka była pod sceną, to było coś pięknego. Jeżeli publika na dole pod nami nie reaguje, my też wtedy inaczej gramy, a tutaj była symbioza. Na każde nasze zawołanie mieszkańcy Dobrej zdzierali swoje gardła i robili to, co robią fani muzyki rockowej, czyli dawali z siebie wszystko, pokazywali swoje serce i oddanie nam, muzykom. To było naprawdę piękne i mogliśmy się skąpać w tym morzu emocji. Znajdując się tutaj na jarmarku doberskim, 14, tak zwanym drapieżnym, jak pan ocenia sytuację, jak odbierze państwa publiczność? My zawsze, nawet nie uważamy, ale jesteśmy przekonani do tego, że publiczność odbierze nas dobrze. W innym przypadku nasza działalność traciłaby sens, ale pomijając to wszystko i na poważnie, publiczność jest rozgrzana, świetna organizacja, świetna scena, okolica wspaniała, akustyka, myślę, że nie ma możliwości, że będzie inaczej. Jeden, dwa, trzy, he! Rozdywali, ja to nie wiem, i to fajna wygłynę. Wychodzi, jułam, panie, dużo, nowy sąd, wielka tutaj. Wychodzi, jułam, panie, dużo, nowy sąd, wielka tutaj. Gramy muzykę folkową z różnych stron świata. To jest muzyka i amerykańska, i opierająca się na tradycji słowiańskiej, włoskiej, dużo tej muzyki celtyckiej. Tam się znajduje nawet muzyka z rejonów Ameryki Południowej. Część utworów to nasze piosenki autorskie i tu oczywiście wkład jest w 100% nasz. Jeśli chodzi o muzykę, warstwę tekstową i aranżację, część utworów to covery folkowe, można tak powiedzieć, których szukamy w starych jakichś tam źródłach, w internecie, w telewizji albo ze spotkań z przyjaciółmi, którzy grają podobną muzykę. I tutaj aranżację to jest rzecz, która jest po naszej stronie. Captain Washington, perhaps the big Salem. I gave orders to his men, I guess I was a million. Yeah, get a little bit of it, get a little bit of it. My name was again, I'm just having a little fight at me. Yeah, get a little bit of it, get a little bit of it. My name was again, I'm just having a little fight at me.
Gdańsku!